Halo, halo, to ja, kobieta z obrazu. Cześć kochani, tu Dorota i witam was gorąco na moim kanale Dorota's Freaks. No i oto jest kolejny odcinek z serii Bliżej Malarstwa o malarstwie językiem makijażu. Zapraszam. W poprzednim odcinku opowiadałam wam co nieco o Gustawie Klimcie. W tym odcinku zdecydowanie mniej będę gadać, po prostu wzięłam trochę inspiracji od Gustawa Klimta właśnie. Postarałam się wykorzystać je do zrobienia takiego oto makijażu artystycznego, a także tła do tej mojej pracy i to razem tworzy całość, którą przedstawię dzisiaj wam w formie tutorialu. Wcieliłam się dzisiaj w postać kobiety uwiecznionej na obrazie Gustawa Klimta, dlatego też między innymi twarz i oczy pomalowałam nieco bardziej malarsko, nie tak jak na co dzień bym się pomalowała, ale również przeniosłam motywy znane wam z obrazów Gustawa na swoje ciało. Mam nadzieję, że taka interpretacja wam się spodoba, że również będziecie mieli ochotę się zainspirować tym twórcą. Ja do tego gorąco zachęcam. No i przejdźmy do tutorialu. Zaczynam oczywiście od przygotowania twarzy i tak, pierwszym krokiem jest zdjęcie okularów, a kolejnym oczywiście wyrównanie kolorytu skóry. Nie chcę, żeby skóra wyglądała ciężko, więc nakładam bardzo lekki podkład w odcieniu nieco jaśniejszym niż moja skóra, chociaż w kamerze przyznam, że wygląda bardzo dopasowany. Następnie oczywiście korektor pod oczy i zaczynam konturowanie na mokro. Oczywiście to nie jest make-up beauty, więc to konturowanie też nie jest po prostu klasycznym konturowaniem. Kolor jest zdecydowanie ciemniejszy niż użyłabym na co dzień. Chcę, żeby było to wyraziste. No i oczywiście tym konturowaniem chcę nadać mojej twarzy takiej malarskości. Mimo że nie używam tutaj typowych środków malarskich, nie widać tu pociągnięcia pędzlem, nie używam farby. To konturowaniem przede wszystkim staram się podkreślić swoje rysy, nie tylko owal twarzy, ale także oczodoły, okolice nosa, ust, obojczyki. No i tak jak w malarstwie, skoro był cień, musi być i światło, więc z palety do konturowania wybieram najjaśniejszy odcień, taki z lekkim połyskiem w dodatku. No i podkreślam te naturalnie najjaśniejsze miejsca na twarzy. Następnie sięgam po róż i nakładam go dosyć wyraziście, bo zauważyłam, że dziewczyny na obrazach Klimta często właśnie miały takie wypieki. Ten sam róż dodaję również na powiekę, zarówno w centralnej jej części, jak i powyżej załamania w zewnętrznym kąciku. Wyciągam ten róż nieco na zewnątrz. Następnie ciemnym brązem podkreślam już samo załamanie i zewnętrzny kącik. I to jest taka moja baza, na której teraz umieszczę kilka klimtowych elementów, które na twarzach dziewczyn w obrazach Klimta się co prawda nie pojawiały lub pojawiały się rzadko, ale ja chciałam, żeby ten obraz wchodził również w mój makijaż, a nie pojawił się tylko na tle. A więc obserwując oczywiście w lustrze, gdzie kompozycyjnie by mi to najbardziej pasowało, umieszczam na twarzy i dekolcie różne plamy barwne, oczywiście lawirując między kolorami żółtym a ciemnopomarańczowym. Następnie sięgam po złoty pigment rozpuszczony w specjalnym medium, no i maluję spirale, okręgi, kropki, a na dekolcie również kwadraty. Złotym pigmentem wykonuję również zacieki, które mają imitować łzy, które właśnie pojawiają się w jednym z obrazów Klimta, takie złote łzy. I tu mam zagadkę dla was. Jeśli dosłuchaliście do tego momentu, to proszę napiszcie mi, w którym z obrazów Klimta pojawiają się takie złote łzy. Następnie kontynuuję malowanie okręgów i prostokątów różnymi kolorami, kolejno żółtym, pomarańczowym i czarnym.
Ostatnim elementem będzie wykończenie oczu i ust. Jeśli chodzi o usta, to postawiłam na pomadkę wpadającą w brąz, żeby zostać w tej tonacji, która pojawia się na całym moim obrazie. Nie zostawiam takich twardych konturów zaraz po nałożeniu szminki na usta. Rozcieram ją pędzelkiem, żeby usta były po prostu takie mięciutkie. Jeszcze tylko ostatnie poprawki włosów i mój look inspirowany obrazami Gustawa Klimta jest gotowy. Mam nadzieję, że taka wersja Wam się podobała i że będziecie ze mną w następnym odcinku z serii Bliżej Malarstwa. Do zobaczenia, buźka!